W zależności od kilku czynników, kawa może mieć większy lub mniejszy wpływ na zdrowie. I jednym z takich czynników jest pora dnia, w której ją pijemy. Otóż najnowsze badanie z końca lutego 2025 roku rzuciło sporo światła na ten temat. Mianowicie zauważono, że istnieją określone godziny, w których kawa może działać na nasz organizm szczególnie korzystnie. Dlatego dziś przedstawię Państwu kluczowe informacje na ten temat, a potem omówię też, jak kawa wpływa na poszczególne narządy i układy w naszym ciele. Zacznijmy więc od najnowszych doniesień z 2025 roku, które wyjaśniają, kiedy najlepiej wypijać kawę, żeby nasze zdrowie najwięcej na tym zyskało. Bo jak się zaraz Państwo przekonają, kawa spożywana w umiarkowanych ilościach może uchronić nas przed wieloma chorobami. Otóż eksperci przeanalizowali różne nawyki żywieniowe aż 40 tysięcy osób dorosłych i połączyli je z ich stanem zdrowia. Streszczając dla Państwa 10 stron publikacji naukowej w kilka zdań, chciałbym powiedzieć, że naukowcy zauważyli, że osoby, które spożywały kawę pomiędzy 4 rano a południem, miały aż o 31% mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia i o 10% w przypadku innych przyczyn. Jest to o tyle ciekawe, że taki efekt ochronny nie wystąpił w przypadku osób sięgających po kawę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dlatego dla zdrowia warto zapamiętać tę jedną prostą zasadę, czyli że najlepiej pić kawę do południa. Jeśli są Państwo miłośnikami tego napoju, to z pewnością warto zmienić swoje nawyki i pić ją wcześniej niż później. Osobiście uważam to za bardzo interesujące, dlatego powiem Państwu, dlaczego to właśnie rano dobrze jest wypić kawę, a nie o późniejszych godzinach. Mogę powiedzieć, że decydują o tym właściwie dwa główne mechanizmy. Pierwsza rzecz jest dość oczywista, a mianowicie spożywanie kawy w godzinach popołudniowych lub wieczornych zaburza nasz rytm okołodobowy, w tym utrudnia zasypianie czy ogólnie pogarsza jakość snu. Bo trzeba wiedzieć, że sięganie po kawę w późniejszych godzinach sprawia, że w organizmie człowieka powstaje aż o 30% mniej melatoniny, czyli ważnego hormonu snu. Zresztą melatonina jest odpowiedzialna nie tylko za sen, ale również za zdrowie m.in. układu krążenia. Aby więc utrzymać jej odpowiedni poziom i sobie nie zaszkodzić pod tym względem, to kawę należy wypijać wcześniej niż później. Ale to nie wszystko. Istnieje jeszcze jeden interesujący powód, dla którego kawa powinna być pita rano. Otóż wiele korzyści zdrowotnych kawy jest osiąganych dzięki temu, że składniki aktywne w niej obecne mają silne działanie przeciwzapalne. I to, co jest w tym kontekście istotne, to to, że poziom substancji powodujących stan zapalny w dużym stopniu zależy od pory dnia. Najwięcej związków prozapalnych krąży we krwi właśnie w godzinach porannych. Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby to właśnie rano podjąć się jakichś działań, które zmniejszą stan zapalny. I bardzo dobrym rozwiązaniem jest tu wypicie z rana kawy. Napój ten ugasi poranny stan zapalny, który jest niekorzystny dla zdrowia. I w ten oto sposób regularne spożywanie kawy w umiarkowanych ilościach może być korzystne pod kątem zmniejszania ryzyka wystąpienia chorób. Jeśli należą Państwo do tych osób, które mają nawyk picia kawy zaraz po przebudzeniu, to zobaczmy również, co takie nawykowe picie kawy na czczo może oznaczać dla naszego żołądka. Otóż przede wszystkim kawa pobudza uwalnianie kwasu solnego w żołądku, który może podrażniać jego błonę śluzową. Natomiast u osób zdrowych, które nie mają jakichś schorzeń przewodu pokarmowego, kawa nie powoduje problemów z żołądkiem. Dla przykładu badanie wykonane w Japonii pokazało, że kawa nie prowadzi do powstawania wrzodów żołądka. Jednak to, że kawa nie powoduje poważnych problemów u osób zdrowych, nie oznacza, że wszyscy mogą bez obaw pić ją na czczo. Na przykład trzeba pamiętać o tym, że kofeina obecna w kawie działa jak sygnał startowy dla naszego układu trawiennego. Mówiąc ściślej, pobudza perystaltykę jelit, czyli ich pracę, przy czym jeśli w żołądku nie ma niczego poza kawą, to efekt ten może być zaskakująco szybki i intensywny. Jeśli więc zdarzyło się Państwu wypić kawę na czczo i po chwili bardzo zachciało nam się znaleźć w innym miejscu, to jest to całkiem normalna sytuacja. Idąc dalej, kawa na pusty żołądek może podrażniać błonę śluzową tego narządu, co dla osób z refluksem żołądkowo-przełykowym, wrzodami czy zespołem jelita drażliwego może oznaczać dodatkowy dyskomfort, a nawet ból. Do tego dochodzi jeszcze jeden haczyk.
Otóż bez towarzystwa jedzenia kofeina wchłania się szybciej, co u niektórych spowoduje nagły przypływ energii, a u innych może zwiększyć rozdrażnienie, niepokój, a nawet spowodować drżenie rąk. Skoro mowa o porze wypijania kawy, to muszę powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Otóż o ile kawa na pusty żołądek nie jest czymś złym u większości osób zdrowych, o tyle nie polecam jej wypijać po nieprzespanej nocy. Oczywiście mam świadomość, że poranna kawa po nieprzespanej nocy może wydawać się jedynym ratunkiem, ale warto wiedzieć, że w takiej sytuacji może ona przynieść więcej szkody niż pożytku. Bo jak wykazali naukowcy, wypicie kawy na czczo po zarwanej nocy prowadzi do bardziej gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi po śniadaniu. To oznacza, że organizm gorzej radzi sobie z regulacją cukru, co nie jest korzystne dla zdrowia w przypadku osób, które regularnie zarywają nocki. W takich sytuacjach lepiej najpierw sięgnąć po coś do jedzenia, a dopiero później napić się kawy. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych wahań cukru. W tym miejscu krótko przypomnę, że przydatną dla zdrowia wiedzą dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Piszę go i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano i najczęściej jego przeczytanie zajmuje kilka minut do porannej kawy lub herbaty. Gdyby chcieli się Państwo zapisać, to można to zrobić na mojej stronie www.drbartek.pl/dziennik. Skoro już wiedzą Państwo, o jakiej porze najlepiej pić kawę i dlaczego, to teraz szybko zreferuję, jak kawa wpływa na nasze ciało, w tym na jelita, wątrobę, serce czy zęby. Zacznijmy od układu pokarmowego, ponieważ już o nim częściowo wspomniałem. Przypomnę, że kawa może przyspieszać pracę jelit i w ten sposób działa lekko przeczyszczająco. To może być pozytywny efekt, jeśli mówimy o osobach z zaparciami. Z kolei osoby, które mają tendencję do biegunek, lepiej, żeby ograniczyły spożywanie kawy. Poza tym, jeśli zmagamy się z chorobami układu trawiennego, w tym z wrzodami żołądka i dwunastnicy, chorobą leśniowskiego Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego czy chorobą refluksową przełyku, to kawa może nasilać objawy tych chorób. I jeśli tak rzeczywiście się dzieje, to również w tym przypadku lepiej z niej zrezygnować lub przynajmniej spożywać ją w mniejszych ilościach. Być może zastanawiają się Państwo jeszcze, co z kolei w przypadku osób, które są zdrowe. Prawdopodobnie będzie zaskoczeniem, gdy powiem, że kawa działa ochronnie na układ pokarmowy osób zdrowych. Zacznijmy od tego, że kawa sprzyja trawieniu. Pobudza ona wydzielanie kwasu solnego przez żołądek, żółci przez wątrobę oraz soku trzustkowego przez trzustkę. A do tego, jak powiedziałem, pobudza pracę samych jelit. To wszystko przekłada się właśnie na sprawniejsze trawienie pokarmu. Do tego, jak się okazuje, kawa chroni przed różnymi chorobami układu pokarmowego, w tym chorobami wątroby. Zresztą proszę spojrzeć do pracy naukowej z 2017 roku. Jej autorzy we wnioskach piszą tak. Nasze badanie wykazało znacznie zmniejszone ryzyko stłuszczenia wątroby wśród osób pijących kawę i znacznie zmniejszone ryzyko zwłóknienia wątroby wśród pacjentów ze stłuszczeniem, którzy regularnie pili kawę. Jeśli zaś chodzi o konkretne dane, to u osób regularnie spożywających kawę ryzyko pojawienia się stłuszczenia wątroby było niższe aż o 29%. I co ważne, u osób, które już mają stłuszczoną wątrobę, kawa hamuje dalszy rozwój tej choroby. Co więcej, naukowcy ze Szwecji zauważyli jeszcze jedną ważną korzyść. W podsumowaniu swojej publikacji podzielili się wnioskami, które brzmiały tak. Wyniki tej metaanalizy sugerują, że zwiększone spożycie kawy może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka wątroby. W przeprowadzonym badaniu eksperci ci zauważyli, że osoby, które spożywają 2 szklanki kawy dziennie, mają o 43% mniejsze ryzyko pojawienia się tego typu raka. Korzystając zaś ze sposobności, krótko jeszcze nadmienię, że kawa chroni nas przed tworzeniem się kamieni żółciowych. Badacze wykazali, że osoby, które piją 2 szklanki kawy dziennie, mają o 11% mniejsze ryzyko pojawienia się kamicy żółciowej. Jeśli zaś chodzi o jelita, to również tu mam pozytywne informacje. Badania z ostatnich lat dowodzą, że osoby zdrowe, które spożywają kawę, mają mniejsze ryzyko zachorowania na wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę leśniowskiego Crohna. Poza tym badacze dowiedli, że kawa zmniejsza ryzyko rozwoju raka jelita grubego średnio o 26%. Ale to nie wszystko.
Możliwe, że zaskoczeniem będzie, gdy powiem, co odkryli naukowcy z Holandii. Otóż zauważyli oni, że u osób chorych kawa zmniejsza również ryzyko nawrotu raka jelita grubego. Pomimo, że kawa ma tak wiele dobroczynnych właściwości, to chcę zaznaczyć, że nie zawsze działa na naszą korzyść. Zwłaszcza jeśli chodzi o wchłanianie składników odżywczych w jelitach. Jednym z najlepiej udokumentowanych efektów jest jej wpływ na przyswajanie żelaza. Naukowcy zauważyli, że kawa może zmniejszyć jego wchłanianie nawet o 40-90%. To dość sporo, zwłaszcza dla osób, które mają skłonność do niedoborów lub są w grupie ryzyka anemii. Dzieje się tak, ponieważ polifenole i taniny zawarte w kawie wiążą żelazo, ograniczając jego dostępność dla organizmu. Jeśli więc pijemy kawę tuż przed, w trakcie lub zaraz po posiłku, szczególnie tego bogatego w żelazo, to możemy nieświadomie hamować przyswajanie wspomnianego żelaza. Nie oznacza to jednak, że trzeba pożegnać się z ulubioną filiżanką espresso. Kluczem jest tu odpowiednie rozplanowanie. Wystarczy odczekać przynajmniej godzinę, a najlepiej dwie, zanim sięgniemy po kawę po posiłku. Jeśli chodzi o układ pokarmowy, to dwa słowa powiem jeszcze o jamie ustnej. To, co wiadomo, to, że kawa powoduje przebarwienia zębów. Jest to jednak bardziej kwestia kosmetyczna, ponieważ badania pokazały, że spożywanie kawy nie powoduje chorób przyzębia, a nawet możemy spotkać się z głosami ze świadka naukowego, że za sprawą swoich właściwości przeciwbakteryjnych może częściowo chronić przed próchnicą. Oczywiście pod warunkiem, że nie dodajemy do niej cukru czy mleka. Przejdę teraz do układu krążenia, bo również i w tym zakresie kawa ma dość istotne oddziaływanie. Choć wielu z nas przyzwyczaiło się myśleć, że kofeina w kawie podnosi ciśnienie krwi, co mogłoby wskazywać na jej negatywny wpływ na serce, to okazuje się, że kwestia jest nieco bardziej złożona, ale w korzystnym sensie dla naszego zdrowia. Otóż proszę wiedzieć, że kawa jest jednym z najlepszych źródeł kwasu chlorogenowego. Jest to silny antyoksydant, który obniża poziom trójglicerydów, usprawnia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, a do tego ma działanie przeciwstawne do kofeiny, bo obniża ciśnienie krwi. To, o czym mówię, przekłada się na konkretne efekty kliniczne. Już bez zagłębiania się w szczegóły mogę powiedzieć, że osoby, które spożywają umiarkowane ilości kawy, rzadziej chorują na nadciśnienie tętnicze i rzadziej doświadczają niewydolności serca oraz udaru mózgu. I tak jak powiedziałem na początku filmu, spożywanie kawy wiąże się z mniejszym ryzykiem przedwczesnej śmierci z powodu chorób układu krążenia, pod warunkiem, że kawa trafi do naszej filiżanki przed południem. I teraz ważna kwestia, która część osób może trochę zaskoczyć. Otóż kawa nie powoduje trwałego wzrostu ciśnienia, ani nie powoduje nadciśnienia tętniczego. To popularny mit, który warto obalić. Kawa rzeczywiście podnosi ciśnienie, ale tylko chwilowo i jest to całkowicie naturalna reakcja fizjologiczna organizmu. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa chciałby się przyczynić do rozwoju naszej społeczności na tym kanale, to można kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem, a potem dzwoneczek, który wyskoczy obok. Przejdźmy teraz do wpływu kawy na nasz mózg i układ nerwowy. Zacznę od bardziej pozytywnych informacji. Otóż przeprowadzone badania pokazują, że osoby, które sięgają po kawę, rzadziej chorują na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Poza tym u konsumentów kawy rzadziej obserwujemy depresję, co ma swoje uzasadnienie w konkretnych mechanizmach działania, ale choć cała biochemia jest fascynująca, nie chciałbym dziś nią Państwa przytłaczać. Mówiąc o wpływie na mózg, dodam jeszcze, że oczywiście poprzez działanie pobudzające kawa zmniejsza uczucie zmęczenia, poprawia pamięć i koncentrację, a także zwiększa naszą czujność. Oczywiście kawa nie jest napojem idealnym dla wszystkich. U osób wrażliwych może powodować nadmierne pobudzenie, prowadząc do rozdrażnienia, nerwowości, a nawet trudności z zasypianiem. W takich przypadkach może pojawić się również drżenie mięśni, w tym powiek. I tu chciałbym od razu dopowiedzieć, że skurcze mięśni biorą się właśnie z tego, że kawa stymuluje układ nerwowy. Nieprawdą natomiast jest to, że kawa wypłukuje magnez z organizmu i z tego powodu powoduje wspomniane skurcze. Tak więc jednoznacznie chciałbym podkreślić, że kawa nie wypłukuje magnezu z naszego organizmu.
Pozostając w temacie mózgu i układu nerwowego, jeszcze wyjaśnię, jak to jest z kawą i bólami głowy, ponieważ kawa ma również i tu swoją rolę do odegrania. Okazuje się, że połączenie filiżanki kawy z lekiem przeciwbólowym może bardziej skutecznie złagodzić migrenę lub napięciowy ból głowy w porównaniu do stosowania samego leku. Tyle tylko, że mowa tu o jednej filiżance kawy. Większe ilości, zwłaszcza jeśli pijemy powyżej 3 szklanek dziennie, mogą prowadzić do nasilenia bólów głowy i częstszego pojawiania się migren. Tak więc kluczem do sukcesu jest umiar. W dzisiejszym filmie wielokrotnie już wspominałem, że umiarkowane ilości kawy są w większości przypadków korzystne dla zdrowia. I chcę jeszcze wyjaśnić, co kryje się pod słowem umiarkowane ilości. Otóż mowa o spożywaniu od 1 do 3 szklanek kawy dziennie. Taka porcja zapewnia optymalne walory zdrowotne. Jeśli interesuje Państwa temat kawy, to zachęcam do obejrzenia jeszcze materiału, w którym opowiadam, jakich błędów nie robić pijąc kawę. Aby się zapoznać z tymi informacjami, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.